Cześć, witajcie. My, korzystając z okazji, że mamy parę dni wolnego i piękną pogodę, stwierdziliśmy, że przyjedziemy tutaj popracować sobie na zewnątrz. Zaplanowaliśmy zrobić docelowo już nasz dach płaski, który wcześniej był zrobiony do tego etapu, że została wylewka ze spadkami, plus przykleiliśmy papę. Ale żeby zrobić docelowo ten dach, musimy zrobić tutaj podbitkę, a przynajmniej w tym miejscu, gdzie właśnie jak leci dach płaski, ponieważ jeżeli położymy tam na tym dachu płaskim 20 cm styropianu, tak jak mamy to zaplanowane, i papa, także nie byłoby wtedy w ogóle możliwości, żeby tam wejść i cokolwiek robić. Także ta podbitka została zrobiona. Na razie tutaj zostawiamy to tak, jak jest. Zrobiliśmy konstrukcję po prostu zwykłą na łatach dachowych. Płyta OSB 15 mm, 2 cm styropianu, klejone na piankę, wkręty, talerzyki, siatka klej, żeby to już było jakoś tak już przygotowane pod tynk cienkowarstwowy. Na razie tak to zostawiamy tutaj teraz. I skupiamy się właśnie na tym dachu. Musimy teraz przynieść tylko styropian, który już mam zeskładowany, już w tamtym roku przywieziony. Tutaj cały materiał też już przyszedł na tą podbitkę łaty, płyty OSB. Papa podkładowa, wierzchnia. Także jest co robić. Czekamy jeszcze tylko, bo zamówiliśmy jeszcze te odpływy attykowe, to one też dzisiaj przyjdą. Jeszcze właśnie odpływy dzisiaj przyjdą. Ale w każdym razie mamy już większość rzeczy. Wszystko tutaj na miejscu. Mamy kliny, mamy, no tak jak Marcin mówi, to właśnie papy. I jedynie tylko nam tych odpływów brakuje. No i obróbki później blacharskiej, ale to i tak teraz nie będziemy robić, bo nie będziemy mieli na to czasu. Zrobimy sobie tylko właśnie styropian, papa podkładowa, papa wierzchnia na gotowo wszystko. Odpływy pozakładamy, a blachę sobie zrobimy następnym razem, jak sobie przyjedziemy tutaj. I tyle. Jeszcze musimy wykombinować sposób, jak wrzucić tą papę tam na dach. Jednak parę tych rolek jest, ona wcale nie jest taka lekka, także nie wiem, jakoś podrobinie obnosić, to jest zły pomysł. Bardzo... Na sznurku wciągać. Tak? Na sznurku wciągać. A, na sznurku, no. Na sznurku tam nie możesz wciągnąć. W każdym bądź razie tak, musimy coś wymyślić, żeby sobie właśnie umilić pracę. Żeby się nie orobić, a zrobić, także tak to jest. A jeszcze wracając właśnie do tej naszej całej elewacji, no to wcześniej zrobiliśmy styropian, siatkę i klej na całym domu i właśnie dlatego, jak teraz już zrobimy ten dach płaski, jak przyjedziemy następnym razem, no to chcemy właśnie zrobić do końca podbitkę, bo na razie jest zrobiona tutaj z tej strony domu i tam. A też bardzo by nam zależało na tym, znaczy bardzo byśmy chcieli, żeby już może nawet docelowo zrobić elewację. Całą elewację dokończyć. I elementy betonowe i drewniane, także... No, dobrze by było już to zamknąć, ten temat. I w ogóle nie wracać do tego, tak samo jak i z dachem płaskim. Troszkę już tam właściwie, to już od paru dni działamy, robiąc właśnie tą podbitkę. To tak mówimy z Marcinem, trochę nam to czasu zajmuje, ale z drugiej strony mówimy, robimy to dobrze i dokładnie, żeby tam już w ogóle nigdy nie wchodzić, zamykamy ten temat i spadamy stamtąd i po prostu tam nie wchodzimy na wszelakie jakieś poprawki. A zrobić tam tą podbitkę na tym dachu płaskim to też nie lada wyczyn. Nie ma tam miejsca w ogóle, wszystko należąco, trzeba się wciskać tam pod spód, bo to jak widzicie na gotowo już jak wyszło, tutaj na tym murku, między dachem a między podbitką a tym murkiem, to tam jest może 7 cm. No, tak wychodzi. Akurat w tym miejscu, tam oczywiście w tamtym narożniku, gdzie jest niżej, spadek w tamtą stronę, to trochę jest więcej miejsca, ale mimo wszystko jest mało. Po prostu powiem tak, tam na dachu płaskim robiliśmy tą podbitkę 2 dni, a tutaj dosłownie wszystko od podstaw, od zera, pół dnia. Konstrukcja, płyty, styropian, siatka, klej. Także po prostu jak są warunki do pracy, to fajnie idzie, szybko, ekspresowo, ale tam zastopowało nas to na dobre. No, musimy jeszcze także tutaj teraz rozebrać tylko to rusztowanie, bo już jest niepotrzebne. I co, idziemy po styropian. Musimy tam na górze posprzątać wszystko jeszcze dokładnie. Przygotować. Pójdziemy, przyniesiemy styropian. Maszynkę wciągniemy do cięcia tam na górę. Najprościej będzie. Tam jednak wczoraj jeszcze byli panowie, odczepili nam klimatyzator, spuścili gaz, żebyśmy mogli sobie go tam przestawiać.
i tyle. Także idziemy do roboty. A więc tak, my tu już zaczęliśmy sobie układać pierwszą warstwę. Styropian klejony na piankę. Pierwsza warstwa tutaj jest akurat 15 cm. Styropian EPS, setka, dach, podłoga. Na to później jeszcze przyjdzie kolejna warstwa, 5 cm. EPS 150 bodajże. Dlaczego taka konfiguracja? No dlatego, bo nam zostało jeszcze z garaży. Gdzieś było za duże zamówione piąteczki. I dlatego wzięliśmy tamto właśnie EPS 150. Dokupiliśmy właśnie tylko 15 cm EPS setki, żeby nam to wyszło summa summarum 20 cm. I tak sobie to wymyśliliśmy. Tutaj przecięcia mamy na załamaniach, na skosach. Tutaj właśnie jak były wylewane skosy, to mają takie załamania z jednej strony. Z drugiej strony tu strzeliliśmy ze sznura, w którym miejscu właśnie przecinać styropian w jedną stronę i w drugą. I spadek leci sobie tutaj w tym kierunku. Tu był wcześniej tymczasowy taki wypust, który już zamknęliśmy. Później docelowo będą dwa wypusty. Jeden tutaj główny, później tam dalej jeden taki rezerwowy. Tutaj papę mieliśmy wcześniej już przygotowaną. Tu była położona papa tymczasowa, taka jak jeszcze nie mieliśmy właśnie tutaj planów robienia tego dachu. Bo tak jak mówiliśmy, wcześniej nie było można go zrobić, dopóki nie mieliśmy właśnie zrobionej na gotowo tutaj te podbitki. Dlatego była tylko położona papa. To wcześniej było, znaczy zagruntowane, była położona papa tymczasowa. I tak to było do tej pory i było w sumie ok. Tyle, że nie było żadnej termoizolacji, dlatego trzeba to teraz zrobić porządnie, tak jak to jest wszystko zaplanowane, tak jak to jest w projekcie. Tą warstwę do końca dolecimy. Może jeszcze zdążymy dzisiaj zrobić drugą. I jutro zaczniemy kłaść pierwszą warstwę papy. Papy podkładowej. Ona jest samoprzylepna. Także powinno być szybko i sprawnie. Ale to się okaże w praniu, jak to będzie. Także my działamy dalej. Rozkładamy to dalej, żeby się wyrobić jeszcze do końca dnia z tym całym daszkiem. Także lecimy. Słuchajcie, mamy nowy dzień. Pierwszą warstwę już tutaj mamy skończoną. Tak to mniej więcej wygląda. Spadki zachowane. Fajnie wyszło. Wszystko popiankowane, posklejane. Fajnie wszystko pozasychało. Teraz tylko wciągamy drugą warstwę styropianu na górę i będziemy zaczynać to wszystko od początku. Lecimy z drugą warstwą na zakładkę oczywiście, żeby się wszystkie te łączenia nie pokrywały. I tyle, jak to ułożymy, to musimy jakoś ogarnąć tą papę, tutaj wrzucić na górę i będziemy sobie pomału zaczynać kleić. Dobra, druga warstwa styropianu jest położona w całości. Murki poobrabiane, poprzyklejaliśmy wszędzie dookoła. Kliny dachowe, murek, cała tyka obrobiona jest płytą USB 22 mm. Wszystko ładnie podocinane, przydyblowane, przymocowane, przykręcone. Ze spadkami, tak żeby to było mocne i stabilne. No i tak to wygląda w całości. Chyba nie ma się czego wstydzić, tak mi się wydaje. Także mamy tu już wszystko przygotowane, tylko teraz wciągać papę i rozwijać pierwszą warstwę, przyklejać. Mamy tutaj pomocnika, który nam właśnie tą papę pomoże wciągnąć. Mamy traktor z takim podnośniczkiem, zaraz ładujemy tam wszystkie nasze papy. Marcin podjeżdża, sama nie wiedziałam, że ma takie zdolności, jeżeli chodzi o nie, nie mam zdolności dzisiaj. Sąsiad nam pożyczył traktor. Szybkie przeszkolenie, obsługi tura i będziemy sobie podawać papę na górę. I nic, planeta nie daje nam spokoju. O Jezu, przez te ostatnie dni... Jest normalnie przechlapane.
co tutaj pracujemy, to jest taki hardcore, jeżeli chodzi o temperatury, ale no nic, widać, robota zrobiona. Tak jak powiedzieliśmy, wchodzimy tutaj pierwszy i ostatni raz, jeżeli chodzi o te prace związane z tymi, tutaj już nie wchodzimy nigdy, dlatego musieliśmy się postarać. Jak widać, no co tu krótko mówić, pełna profeska, wygląda mega profesjonalnie. Nie, żarty żartami, to tak, warto się postarać zrobić terasa dobrze. Tak jak my to zrobiliśmy, jesteśmy z siebie zadowoleni. Na tym etapie wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nie ma się czego wstydzić, tak jak Marcin powiedział. Teraz pozostaje tylko papę, pierwszą warstwę kleić, drugą, attyki te montować. Wypusty, zamontować wypusty. Jeszcze attykowe. I kryć, kleić papę. Ja nie wiem, jeszcze... I schodzimy. Pierwsza, jeszcze, pierwsza będzie samo klejąca papa, także będzie jeszcze ok, ale druga jeszcze z tym palnikiem, to przy takiej pogodzie to będzie masakra jakaś. Ale zrobimy. Nie wiem, może jakoś rozłożymy to na dwa razy. Pierwszą uwalniemy teraz, zobaczymy jak pójdzie to, na ile sprawnie, a może zrobimy sobie trochę przerwę i bliżej wieczora położymy drugą warstwę z tym palnikiem. No, zobaczymy. No, trochę no, mamy chmurek, coraz tutaj zachodzi to słońce, ale sekundę zajdzie, już wychodzi. Dobra. Spalaj ten traktor i lecimy. I lecimy. Papy mamy na górze, założyliśmy już też te dwa wypusty attykowe, także co, nie zostaje już nic innego, tylko stawiać GoPro i rozwijać pierwszą rolkę. Jako papę podkładową będziemy używać papę samoprzylepną Baudertech KSA i na to później pójdzie papa wierzchnia Bauder Karat w kolorze. Jakim? Szary grafit? Grafit szary? Czarny grafit. Jakiś tak chyba. Czarny grafit. Także lecimy. Dobra, słuchajcie. Podkładówkę mamy w całości zrobioną. Tak to wygląda. Całkiem to fajnie idzie. Fajnie się to przykleja. Jedynie tu z tymi murkami mieliśmy trochę zabawy. Docinania, przyklejania, bo wyprowadzać wszystkie te narożniki, żeby to było fajnie szczelnie, ale ogólnie tutaj fajnie to wszystko wyszło, także jutro wciągamy kolejne papy na górę, papę wierzchnią i będziemy tutaj sobie grzać. Dzisiaj sporo roboty zrobiliśmy, mamy już chyba godzinę 20:30 bodajże, także robimy fajrant i zaczynamy jutro rano dalej. Dzień trzeci, dzisiaj będziemy kryć papą wierzchnią, materiał mamy już rzucony na górę, przygotowane wszystko, gaz, palniki, rureczka, patyczek. Także będziemy dzisiaj działać z tą papą. Papa termozgrzewalna Bauder Karat. Grafit Schwarz. Kolor taki ciemny, czarny. I mamy dzisiaj zamiar to pyknąć do końca i zakończyć temat. No oczywiście pozostaną jeszcze później obróbki blacharskie. Ale to tak jak mówiłem, to zrobimy sobie następnym razem, bo już nie mamy teraz czasu. A blaszki mamy zamówione, już się wyginają. Potem tylko przyjedziemy i sobie pozakładamy.
No i muszę wam powiedzieć, że jesteśmy naprawdę szczęściarzami. Dzisiaj mamy wymarzoną pogodę do tej papy. Będziemy tu palnikiem zgrzewać. Mamy jakieś 18 stopni, biorąc pod uwagę, że cały tydzień wcześniej byliśmy. Znaczy ten, co robiliśmy, to mieliśmy 30 stopni, a tutaj na dachu to pewnie 60, taka była odczuwalna. Ale dzisiaj jest po prostu idealnie. Pogodę mamy wymarzoną, tylko dokładnie pracować. Bo gdyby nam przyszło w tej temperaturze pracować co ostatnie dwa dni, ja bym nie pracowała. To by była katastrofa. No. Bo tu było naprawdę. Na planeta słońcu. Konkretna. No. Był hardcore. Okej. Także rozwijamy, tniemy, docinamy paski i będziemy zaczynać kleić. No i dobra. Dach mamy w całości zrobiony. Tak to się prezentuje. Także podsumowując to wszystko, co tutaj zostało zrobione od samego początku, czyli na stropy zostały wylane spadki. Potem to zostało zagruntowane wszystko. Położyliśmy papę podkładową. Na papę podkładową dwie warstwy styropianu w sumie o grubości 20 cm. Na to papa podkładowa samoprzylepna. Ona ma chyba 3 mm grubości, z tego co pamiętam. Bauder Tech KSA. I na to papa wierzchnia 5,2 mm. Bauder Karat. Tutaj te ogniomury były oklejone styropianem 5 cm. Na to poszła jeszcze płyta OSB 22 mm. No i oczywiście papa podkładowa i wierzchnia. Tutaj jeszcze mamy założone te wypusty tykowe, główny. Tam jeszcze jeden dodatkowy. Tutaj jeszcze pójdą krateczki takie zabezpieczające, żeby tam się nie pchało jakieś dziadostwo. I tyle w temacie tego dachu płaskiego. Tu jeszcze za kilka dni nam dojdą obróbki blacharskie. Będziemy musieli sobie zamontować to wszystko, pozakładać, tak żeby to było już 100% zakończone. A jeżeli jeszcze chcecie zobaczyć, jakie to były koszty tego dachu, ten w sumie dach ma ile? 65 metrów kwadratowych plus minus, bo tu jeszcze były te murki. W sumie poszło nam 80 niecałe 5 metrów papy tej podkładowej i wierzchniej. Ale dach ma jakieś 65 plus te zakłady, plus te ogniomury i wyszło 85 metrów papy zużytej. Tam zostało może ze 2 metry tylko z ostatniej rolki i tyle. A jak chcecie zobaczyć, jakie to były koszty, to Aneta będzie robiła zestawienie na Instagramie, to tam będzie można sobie zerknąć co i jak. Tak, zapraszam was na Instagram, wpadajcie do nas. Także tą robotę odhaczamy, a jeszcze musimy zadzwonić do panów od klimatyzacji, niech przyjadą, już podłączają ten agregat, niech napełniają z powrotem go gazem. My czekamy na obróbki blacharskie i idziemy rozstawiać rusztowanie. Na którąś ze ścian będziemy kontynuować tutaj podbitkę. Pewnie na tamtej stronie. I polecimy sobie dookoła domu. I tutaj kończąc właśnie z tej strony. Także to jest następne do zrobienia. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.